No cześć, tutaj Krzysiek, gramy sobie w Banished, tym razem z dodatkiem New Frontier. Tu jest dużo już nowych rzeczy. Zaczynamy. Już na samym początku widać, że mamy dużo więcej opcji do wyboru. Nazwijmy sobie, a niech jest jakiś domyślny, chociaż może nie. Zrobimy sobie na przykład znowu żory. Ale teraz to będą takie. No, wioska niech jest. Wzgórza. Obszar terenu mały, niech jest klimat umiarkowany, katastrofy włączone, startowa kondycja też niech jest. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Tu spodziewam się, już będzie większe wyzwanie. W tym dodatku, znaczy ja pograłem też trochę w niego. Już widać, jaka jest różnica, jak wiele tutaj jest nowych rzeczy do roboty. Na początek zatrzymamy grę, żeby tutaj się rozejrzeć. Co my tu mamy? Trochę kamieni. Masę kamieni. Okej, tu jest tak. W tym kierunku trzeba iść. Domków jest dużo już więcej. Więcej dróg. Więcej różnych ciekawych rzeczy. Magazyn. Super. Budynki cywilne. Farmy. Co my tu mamy? Farmy, pola, masarnia. Dobra, standardowe. Dobra, pastwisko. Dobra, tu jest już. Dobra, postaram się tu teraz nie pogubić, chociaż przynajmniej pokażę, jak to wygląda. Pokażę, jak to wygląda, ale dobra, musimy zacząć od na pewno od żywności. Od żywności zaczniemy sobie takiej całkowicie podstawowej, a podstawowa żywność to zawsze ryby. Musimy je tylko zlokalizować, gdzie tutaj jest rybak. A może go nie ma w tej wersji, ale musi być. Musi być rybak. No, a może nie musi. No, tu będziemy mogli produkować również jedwabie. No, to jest ciekawe. Luksusowe produkty. Na to się na razie nie będziemy zapatrywać szczególnie. No ale ciekawe, nie ma rybaka? Gdzie ten? No, musi być. Chyba, że jest w innym miejscu i go na razie nie widzę. Dobra, zaczniemy sobie od domku. Drewniany domek. Może być. Tutaj musimy zastanowić się, gdzie wioskę zbudować. Powiedzmy, że tutaj będzie takie centrum. Dobra, niech tak tu będzie. To zrobione. Produkcja żywności. Tu jest łowczy. Pola. Bachelor, to jest rzeźnik. No nie ma rybaka, no, to jest tutaj naprawdę nieprawdopodobne, że z niego zrezygnowali. No dobra, ale to może jest w tym jakaś myśl, której jeszcze nie widzę, ale niech będzie. Nie, to są jakieś zdobycze. To są zasoby. No to musimy zrobić pole. Zacznijmy sobie pole. No, musimy tutaj pole w tym miejscu zbudować. Na razie nie mam tutaj dużo wyboru. Dobra, zróbmy tak. Puścimy sobie grę. Dobra. Czy tu się pole robi? No tak. I jeszcze od razu bym tutaj zrobił. A, tu jest podział. A, no tak, tu jest podział na. No, oczywiście jest rybak. Musi być rybak. Wiedziałem, że bez rybaka. Taka gra bez rybaka to by się nie. O, tak. Pięknie. A tu są tylko pola, i teraz wybieramy sobie pole, które tutaj ma być. Zróbmy sobie jeszcze jakiś mały sad. Może za domami tutaj. Zróbmy sad.
Niech się wszystko to toczy. Przyspieszymy sobie. Razy 5. Tu chłopaki drzewa już ścinają. Idą do przodu. No, ja tutaj po prostu, no, jest tu dużo to bardziej rozbudowane. Tu są jeszcze wyższego poziomu po prostu rzeczy. No to mój błąd po prostu, że tego nie dopatrzyłem. Ale co tutaj mamy za ciekawostki? Dobra, piekarnia. Co ja tu widzę? Mąkę będziemy mogli robić. Okej, niech tak będzie. Wyciskanie oleju, prasa do oleju. No to jest niesamowita rzecz. Dobra, mamy tutaj pole. Może dynie. To jest dobre. Przydzielmy tutaj ludzi do pola. Niech pracują w polu. W pocie czoła. Tu jest sad. Sad. Niech tutaj też ludzie... O, tu jeszcze damy sobie. Na razie mamy kupę ludzi, więc niech oni tutaj pracują. Ja to sobie jeszcze zaznaczę, żeby wyświetlało mi... Nie to, nie to. O, statystyki takie generalne. Mamy 10 dorosłych, 10 dzieci. Niech tak to będzie. Tu jakiś taki komfortowy dom drewniany z dachem na 5 ludzi. Dobra. No może i tak, może i go zbudujemy taki jeden. Niech jest taki jeden luksusowy bardziej domek. Skoro tutaj mamy to centrum wioski, gęsta zabudowa, no to jest w końcu centrum. Tak, zróbmy to tak. Ale obok jeszcze jeden drewniany domek. Dobrze. Jak tu sytuacja wygląda? Tu jest tak. 48. Tu możemy sobie pousuwajmy te kamienie. To też na pewno się przyda. Iron też możemy pousuwać. Pracują w pocie czoła. Belek. Aha, usunięcie drzew, nie ma potrzeby. Dobra. Niech sobie tutaj robią. Domki też się tutaj same nie stawiają. Aha, ja tu widziałem, że jest problem. Okej, z budowlańcami, ale już to się zmieniło. Dobra, tu może trochę za dużo tych ludzi pracuje w tym polu. Niech jest tak, 4. Bo nie ma komu budować, a bez tego nie będzie rozmnażania. Bez domu... O, już się wprowadzili. 13, 20 robotnicy. Niech im będzie. Dobrze, pięknie to wygląda. Ja tu teraz się muszę już przyjrzeć. Wtedy zrobiłem błąd, bo nie miałem dostatecznej ilości surowców. Ja tu jeszcze tak rzucę okiem. Tu chodzą sobie jakieś zwierzęta, więc można by tutaj coś... Co my tu jeszcze mamy? Studnia. Szkoła. Klasa jakaś taka. Ratusz. Tu kościoły, kaplice, cmentarz. Szpital. Dobra, ale to jest tak. Tu jest przetwórstwo zwierząt, a tutaj sobie tak. Tu mamy tak jeszcze. Okej. Okay. To jest ule, żeby mieć ule. Dobra, tutaj chodzą sobie jakieś zwierzęta, więc powiedzmy, że tutaj gdzieś zbudujemy też tą... O! Chociaż tu będziemy za chwilę... O, tu nie ma pracowników. Obsadźmy ich tutaj. Żeby nie było, że mamy jakieś tutaj problemy. A! Droga. Tutaj musimy zrobić koniecznie drogę. Zbudujmy to tak. 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 A im tu jest zimno coś. Tu musimy zbudować naszego zbieracza drewna. Przecież to jest bardzo ważna funkcja. Crafting. Tu się teraz naprawdę można pogubić. Tu jest teraz tyle rzeczy. Dobra. Tu, aha, tu jest. Tu są drewna. Zbieranie drewna, ale gdzie jest nasz ten główny... Tu jest bank. Bank, możemy też wyjąć bank, dobra.
magazyny. Zastanawiam się tylko. O, tu jest. O, leśniczy. To jest ważna funkcja. Trochę go tutaj przesuniemy w tą stronę. Bo ja tutaj potrzebuję trochę przestrzeni mieć. Ale niech mu będzie. O, w ten sposób. Domki są obsadzone, więc nie jest źle. Natomiast musimy dbać o paliwo. A ja tutaj widzę, z paliwem może być krucho. Tu są pojedyncze drzewa. To jest usuwanie wszystkiego. To tego na razie nie potrzebuję. Tu będzie nasz ładnie, może koło leśniczego. Forester, to jest leśnik. A tu jest drwal. To są drwale. Tego tu szukałem. W innych to jest miejsce troszeczkę. Tu jest ścinanie. No, tu jeszcze możemy zrobić taki pienik do cięcia. To jest też ciekawe, ale tak, przede wszystkim potrzebujemy. A to jest miejsce do cięcia też. Tutaj jest znowu tkaniny różne, do tego by trzeba było mieć skóry. Natomiast martwię się tak, tu są narzędzia, które się lubią bardzo szybko psuć. Więc na pewno trzeba będzie je tutaj wykonać, ale to raczej w strukturach. Och, tu się muszę nauczyć jeszcze tej obsługi, tego tutaj całego. Tu jest tak, produkcja żywności, to na pewno nie. Tu są zasoby. O, minerały, kopalnia. Aha, tutaj kopalnia, możemy to w dowolnym miejscu zrobić, gdzie wydobywało kamienie. Mały kamieniołom. Tu są jakieś takie kopalnie minerałów. O, tu już jeden. Niech pracuje. Niech sadzi i wycina. Dobrze, pracuje. I gromadzi paliwo. No, to jest ważna rzecz. Tu damy dwóch, niech pracują. Co tutaj mamy jeszcze? To jest huta jakaś. No dobra. Natomiast gdzie tutaj są produkcje narzędzi? To jest zastanawiająca rzecz. Czy tutaj gdzieś? O, może gdzieś tutaj? Nie. No nie widzę, ciekawe to jest, ale to przecież musi być. W jakimś oczywistym pewnie to jest miejscu. Zaraz sobie to znajdziemy. W produkcji żywności raczej nie. Pasowałoby mi to tutaj, ale też nie widzę tego tutaj nigdzie. Albo tutaj. Tu możemy sobie ognisko zrobić, to jest ciekawe. Rafineria. Dobra, ale tak. To jest krawiec, tutaj mamy producenta lin, tak? Tak, liny robi. Twórca łóżek? Co to robi? Aha, okej. No tak, tu jest wszystko. Crafting. Kowal. Kowala zrobimy sobie tutaj w centrum wioski. Tutaj. Kowal. Co tu jest jeszcze? To mi jest na razie niepotrzebne. Świece. To na razie nie potrzebuję tego. Kowal jest niezbędny. Ale skoro tutaj jest takie podejście, to ja muszę koniecznie zbudować. W czego? Żeby mieć skórę. Mógłbym też mieć skórę
O, może w ten sposób to zrobię. O. Tu jest do obsługi. Okej, potrzebny ktoś, ale nie mam ludzi. Nie mam ludzi. Wszyscy są zajęci. Więc skoro jest taka sytuacja, to zajmijmy się tutaj produkcją domów. To są jakieś domy też piętrowe, ale masę potrzebna do nich surowców, czego nie mamy. Ach, nie mamy paliwa. Dobra, będziemy budować dalej zwykłe domy. Dlaczego tutaj nie ma... O, to są bezdomni. To są bezdomni, oznaczone w taki sposób. Dobra. Limit paliwa podniesiemy. Absolutnie nie będziemy tutaj... O, tu jeszcze drogę pociągniemy sobie w tą stronę. O! Tak to wygląda. Dobrze. Znaczy, mam nadzieję, że przetrwamy. Jest minus 4 stopnie, jest późna zima. I zobaczymy, jak się to dalej tutaj rozwinie. No już mam nadzieję, tutaj moja taka ta niezaradność pokazała, jak tutaj jest wiele rzeczy naprawdę, które mogą spowodować no, problemy. Nawet tam pograłem sobie chyba 2 czy 3 godzinki. Natomiast... O, cóż my tu mamy? Leśnik, zaawansowany leśnik. Crafting. To jest twórca statków. Dobra, poczekamy. Nie wiem, czemu tutaj nie ma produkcji. Pewnie nie ma drewna. Więc to też jest tutaj jakiś problem. Mogę nakazać im po prostu teraz ścięcie trochę drzew. O, na przykład tych. I tak ich tutaj nie potrzebujemy. Tak, są jakieś suche takie, więc niech ścinają. O, w ten sposób może uda się je doprowadzić do sytuacji, że zacznie tutaj pracować te moje obróbka leśna. O, pięknie, pięknie. Tu jest nasz sad. Tu też pracują pracownicy nasi polni. Bardzo dobrze. Nie mogę tu więcej, chociaż mógłbym tutaj podnieść, ale poczekam na razie jeszcze trochę, bo tutaj koniecznie chciałem zbudować dom. Wooden house, niech jest, o, w tym miejscu. Tu zbudujemy domek, tutaj też. Potrzebujemy więcej mieszkańców, żeby... O, jeszcze zobaczę na żywność. Żywność się gromadzi, nie jest źle. Natomiast kowal jest tutaj głównym naszym kluczowym graczem. O, coś się tutaj dzieje, coś się dzieje. O, wreszcie, wreszcie jest... Bele. Bele są są w toku. Mamy. Mamy kowala. Kowal produkuje z żelaza produkuje narzędzia. Bez narzędzi też ani rusz. Więc to jest rzecz kluczowa. Natomiast nie wiem, jak tutaj z zapasami tego żelaza. Że ten domek zbuduje, to może uda nam się zaspokoić potrzeby mieszkaniowe naszych mieszkańców w większym zakresie. No, znowu nie ma tych beli, ale dużo zużyłem na produkcję. Dobra, tu sobie muszą radzić na razie w ten sposób. Tu przydzielimy więcej pracowników, bo bez tego widzę ani rusz. Pole tutaj pięknie też się... O, to są dynie. Z porządku. Dobrze. Ciachają równo. Zapasy. Tutaj zapasy trzeba zgromadzić większe do zimy. Na razie jest późne lato. Mam nadzieję, że to się nie skończy jakoś bardzo źle. Te domy tutaj koniecznie trzeba budować, ale też ilość beli. Ale tu jeszcze zetniemy coś. Zetniemy na pewno te drzewa. No i wioska pójdzie w tym kierunku. Tam taki lasek zostawimy.
Tutaj te wszystkie drzewa są do wycinki. Tak samo jak tu jakiś iron jest, znaczy w sensie metal. To też go wydobędziemy sobie. I tu z pola te kamienie. Tu jest myśliwy. Niech sobie już tam pracuje. On spowoduje, że będę miał skóry z kolei. Skóry przydadzą mi się, kiedy będę miał krawca, żeby móc robić ubranka. Pięknie, pięknie. Tutaj w grach tego typu, o, mam nadzieję, że zdążą pozbierać, co jest. Chłopaki, co jest? Jeszcze was tutaj zwiększę. Pracujcie na tym polu. Wczesne lato, lato, teraz dopiero wczesne lato. Pracujcie, pracować i zbierać plony. Tutaj dopiero drzewka rosną, to potrwa lata, zanim coś tutaj natworzą. Dobrze, tu też nie mogę na razie nikogo przeznaczyć do tego pięka. Ale myśliwy, zdaje się, też tam coś poluje. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Znowu nie ma tych peli. Ale tu chłopaki, widzę, nazbierali. Więc może ta chwileczkę to znowu ruszy. Jest dwóch pracowników. Tu jest trzech, no ale muszą pracować ostro. Za nimi las, który... Mam nadzieję, też nie przetrzebie go tak bardzo szybko. Och, 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 bezdomnych. Jest jeszcze czterech. Zobaczymy, jak to będzie. 16 dorosłych, 6 dzieci. Jest w porządku. Domek zaraz się zbuduje. Tutaj luksusowy mój dom z zapasami. O, 332 dynie, super. W tym domku głodu nie będzie. O, wskoczyli. Już sobie do tego domku wskoczyli. Zapasy żywności pobrali. No, nie takie duże, ale zawsze coś. Więc w porządku. Dobrze, czy ja tu mogę kogoś przeznaczyć do roboty? O! Jeden jest przeznaczony. Niech on tutaj produkuje sobie opał. Zawsze to trochę tutaj... Ja tu się jeszcze martwię tym jedzeniem swoim. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Te są zagrody, pastwiska. Standardowe. Tu jakiś taki gęsty, tak? To jak to rozumieć? To zbudujmy tutaj po drugiej stronie. O, tu przy domu. Bo tu jeszcze przejście zrobię, może tam coś w tą stronę, może coś tutaj zbudujemy. Niech tu jest taka działeczka. O, nie ma tych pieńków. Albo narzędzia, limit narzędziowy się wyczerpał, damy 150, niech produkuje na okrągło, narzędzi nigdy za mało. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. To jest ok. To taki moment jest, że teraz nie mam bezdomnych, ale nie pojawią się nowi mieszkańcy, jeżeli nie zapewnię miejsca do życia im. Więc to też jest taka rzecz, którą trzeba mieć na uwadze. Co czego tu brakuje? Nie ma tych beli. W porządku. Nie ma tych beli. Tu jeszcze studnia. Szkoła. No to może bez przesady. Kaplica. Była jaka duża, to za duża. Cmentarz. Cmentarz. Na razie nie spodziewam się, żeby tutaj ktoś umierał, ale cmentarz się przyda na pewno. Może to w lesie gdzieś. Na razie go zróbmy, o. Niech jest w takim miejscu. Tu będziemy budować następną część wioski. Ładnie zbierają teraz z pola. Jest jesień, jest czas zbiorów. Drzewka sobie rosną. Ale wiadomo, szału tutaj nie ma, jeżeli chodzi o... dobrze. Najważniejsze to tak. Tu jeszcze zobaczę. Rzucę okiem. Tam mógłby pracować by więcej osób. Tam jeszcze jednego rybaka. I zobaczymy, jak sytuacja się tutaj przedstawia. Tu jeszcze mogłem gdzieś włączyć sobie... O, właśnie, te logi. Takie niech są. Tu są limity produkcyjne. To jest to. O! Tego szukałem. Tu mam pokazane, ile mam poszczególnych pracowników. To jest też dobre. Zostawię tutaj te logi,
To też się przyda, żeby coś tutaj oceniać. O, i tu widzę, nie ma tutaj tyle ludzi, ale ok. Zapasy jedzenia są, trochę zapasów jest, jest późna jesień. Zobaczymy, jak tutaj się to rozwinie. Za chwileczkę będzie kolejny ogród. Się pojawi. O, spadł śnieg. Niespodziewanie spadł śnieg. Ale w porządku. Dobrze. Tu też nie sobie są te winogrona. To są winogrona. Tu też są winogrona. Czy ja mogę coś z tych winogron robić? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Spróbujmy. Skoro mam tutaj winogrona, to czy czasem nie mogę jakiejś winiarni uruchomić? To jest, myślę, że jest taka opcja tutaj. Dobrze, te drzewa też by należało to zrobić, tak podejrzewam. Na razie jednak. O, tu jest wyciskarka do oleju. Dobrze. Spróbuję zrobić z ciekawości ten ul, bo nie wiem, jak to działa, a podejrzewam, że to może być fajna rzecz i może nam to dać nowe możliwości jakieś działania. Chociaż tutaj jeszcze jest produkcja tych ziół. To może być też ważne, a mniej zasobów zżera, więc zacznijmy od tego. Ja tutaj jeszcze tak, zajmijmy się tutaj jeszcze. Do selektywnej, o, tu jest do selektywnego sadzenia. To też by się przydało w sumie takie coś. A to jest wycinka. Tu możemy wyciąć te drzewa. Tu ich nie potrzebujemy. Tu jest pełny magazyn. Ale zmienimy sobie zaraz tutaj miejsce. Zrobimy sobie. Tu jest jeszcze magazyn. Mogą to zapełniać. To nie jest taki pełny. Dobra, nie ma sensu tracić surowców na to. Jak to tu wygląda? Nie ma tych bel, więc musimy... Widzę, że kłopotem na pewno będą za chwilę. Za chwilę kłopotem będą... Będzie brak drzew, więc ja tu wyprzedzę to. Taka ucieczka do przodu. Zrobimy tutaj sobie jeszcze jednego tego leśnika. Tu osiągnął limit paliwowy. Zrobimy na 600 ten limit. Chociaż może te 500 było rozsądne. Skoro nie ma powodów, no to nie ma sensu tracić. A, tutaj nie ma tylu rolników. Damy jeszcze tutaj jednego. Tutaj ten zbiera. Z porządku. Limit paliwowy wyczerpany. Tutaj też chyba. Tak jest. Dobra. Dobrze. Nie ma tyle osób, ale 20 osób dorosłych, 7 dzieci. Nie jest źle. Jest to też znak, że musimy zbudować kolejny domek. Zbudujemy go tutaj u góry może. Żeby daleko tak nie mieli, chociaż tu jest, o, tu jest miejsce. No, działki w różnych miejscach mogą być, więc nie ma co się tym przejmować. To jest centrum miasta. Tu jest to pole. Ja tu jeszcze rzucę okiem, co ja tutaj mam. Należałoby zbudować port, prawdopodobnie port, bo tutaj raczej same zwierzęta mi się nie pojawią, a tych skór bardzo mało ich przybywa, więc to nie jest coś, na czym można tutaj bazować. Tu jest 100%.
Tu nie jest 100%. Tu jeszcze mogą gromadzić. Dobra, ale zrobimy sobie tutaj miejsce. Faktycznie miejsce, żeby za chwileczkę nie było problemu. A może tutaj o. A tu niech gromadzą. Tu jest jeszcze market. O, to jest targowisko. Jest mały targ. Może tak. To może być też przydatna rzecz. Zbudujmy to. Tutaj nie chcę zmieniać, tutaj pole mi nachodzi, ale ładnie te pole to obrasta co roku, więc nie chcę tego zmieniać na razie przynajmniej. Ciekawy jestem tego małego marketu, co to będzie. To jest magazyn, a taki ogromny magazyn. Dobrze, tu niech tak będzie, tu jest trochę jeszcze miejsca. Tu też jakiś magazyn. A bo nie, szkoda materiału. Dobra, widzę, że nie mogą magazynować, ale za chwileczkę tu powinni, o, tak podejrzewałem, o, czerpać z tego i zacząć budowę. Tu budujemy sobie tego hardwood forestera. On tu będzie tworzył nam miejsca wyznaczane, no, trochę tu wytnę rzeczy, w ogóle mu trochę tu powycinam, ale tak bardziej selektywnie może teraz faktycznie. Tu jeszcze są jakieś drzewa na rogu. Wycinamy. O! To już tu ładnie ruszyło. Tu się też te bele układają. Więc w porządku. Teraz nie ma potrzeby, żeby tyle tam było osób prawdopodobnie. Więc sobie zwiększymy tutaj produkcję tych ziół. I no, tutaj pracuje nasz myśliwy, ale tak mówię, no, przybywa to bardzo powoli tych skór, więc będę dążył do tego, żeby mieć jakąś swoją tutaj fermę. To będzie chyba najbardziej racjonalna rzecz, ale okej, już minęło pół godziny. Tak się tu próbuję na razie wgryźć w ten dodatek. Jest potężny i dużo rzeczy zmienił. Jak się podobało, to mam nadzieję, że tutaj ze mną byliście. Ja już teraz na kolejny odcinek zapraszam. Hejka! Na razie to tyle. Cześć. Hej.